Chodzi o klub na Lyczesie, pani Kampa. Gramy z panem robotem. A może gambit zobaczymy, co pan robot przygotował w gambicie hetmańskim. O, wariant Botwinnika chciał grać, ale byłem czujny. Nie dałem zagrać wariantu Botwinnika. Teraz to zroszuję. O takę. Odejdę. Na E7 wybiję. Ajajajajajajajajaj. Wieża C1 z pewnością dobre. Tu jest goniec, który nie gra. No i prawie Kendrick Springs gramy. Jestem wstrząśnięty. Także panie inskrypcie, F4 to dobry pomysł. F4 to z pewnością dobry pomysł. Pięć kaw dzisiaj śpiący. To zależy jakie kawy. No mam tu nacisk. Mam tu nacisk. I mam ruch B4 chyba zagram. Mam tu ruch F4 również, ale zagram tak. Atakuje 3 razy. A jak zaatakuje 4 raz, to co? A jak zbije? Wygląda na to, że mam piona, linię i wszystko. Piona, linię i wszystko.
Koń na D7 nie ma co robić. Nie puszczam go. As D5 go wygonię. Nie puszczam króla. Patrzę na F7. Czuję się w tej pozycji dobrze. Zagram G3 i E4. Mam mało czasu, proszę do mnie nie zadawać mi pytań. Zagram od razu E4. I zaplątała mi się wieża, czego należało się spodziewać. Na szczęście mam szwindel. Na szczęście mam szwindel. Tu należało zbić. Na C5 dać szacha, ajajaj. Ale pan robot mnie załatwi. Ładnie to tak, panie robot. Kompletnie wygrano miałem, pan mnie skrzywdził. I co mam grać? Poddać się wypada. Wypada się poddać. No tu pan mi trochę ulżył. Mojemu cierpieniu. Chyba przegram.
on robot na czas przegrał. No zdarza się.